Olsztyński, ale powiedz, co by było wystarczającym wynikiem dla OKS-u w tym sezonie? Są na wysokim trzecim miejscu w tej trzeciej lidze. Po reorganizacji to miejsce daje awans, powiedzmy, nazwijmy to awansem, do drugiej ligi. Czy myślisz, że ta druga liga to jest takie optimum, czy jednak może być coś wyżej? No, wszystko optimum, bo ja personalnie czy klub nie jest przygotowany, żeby sprzedać, bo można zabrać o tego najwyższe linii. Każdy z nas, czy na klubarstwie, czy zaplecze, czy stadion może jest przyjęty na pierwszej linii, sobie co właśnie powiedziałeś, że może być pierwsza linia, chociaż jestem zaskoczony. No nie, trzeba grać najwyższe laury, wtedy może przy fakcie dokonanym postawić właśnie zarząd, czy miasta przy tym, że właśnie musi pomóc, bo wtedy nie przystąpią do rozgrywki, tak mam osoba już w tej najwyższej linii, żebyśmy wygrali tą linię właśnie teraz stresowitą, nie? Ale ja tam jestem sceptyczny, jeśli chodzi o to, że jakikolwiek stadion przy najbliższy rok czy dwa, trzy lata będzie powstał. No właśnie, mecz z Peskowitą, wyjazdowy mecz na szczycie w piłkarskiej trzeciej lidze w niedzielę. Relacje oczywiście na antenie Polskiego Radia Olsztyn. Już zapraszam naszych słuchaczy do śledzenia wydarzeń boiskowych. No ale wróćmy do twojej kariery. 2001 rok, wtedy byłeś zawodnikiem Legii Warszawa. No i daleko, daleko cię wysłali tam, gdzie Masowice do występuje. Pograłeś sobie troszkę w Chinach. Teraz mówi się bardzo dużo o tym, czy bojkotować igrzyska w Pekinie, czy nie bojkotować. Jak tam jest w tych Chinach? Faktycznie jest tak źle, jak mówią w telewizji. To jest takie państwo policyjne. Jest tak dużo ludzi, że ja myślę, że tam musiał być wprowadzony taki trochę reżim. Ciężko zapanować nad taką dużą ilością ludzi, nie? To mi się wydaje, że to... No nie ma co ukrywać, że wielkie miasta na pewno tam wszystko ładnie się dobrze żyje, pięknie, ale jednak poza miastem, to ukrywają, że tam miasta to są 10-11% przypuśćmy tej ludności, a 81% to jest właśnie tych ludzi, co mieszkają poza miastem i tam raczej żyją no, na skraju takiego właśnie ubóstwa, nie? To właśnie dlatego tam ustawia siła robocza, są wykorzystywane właśnie, że ktoś się mówi, że ma sprawę, czy są na autostradę, żebyśmy budować i się sami ziemią, to będzie prawda, no, bo jednak on, że potrafią to robić, no i będą na pewno tarni, jeśli chodzi o wynagrodzenie dla nich, nie? Jednak jest to.